I jakoś tak totalnie przypadkiem, proszę Państwa, właśnie ten Friends of Europe, ten amerykański zespół lobbystów działający na terenie Europy, właśnie wypuścił raport o powolnym zabijaniu, jeżeli chodzi o ludność Bałkanów Zachodnich, proszę Państwa, czyli Słowenii, no Słowenii. Proszę Państwa, pamiętacie, jak straszono nas tutaj, Polaków, że w Chinach to zanieczyszczenie, musicie to pamiętać, jeszcze kilka lat temu, póki nie odczarowaliśmy my tu tym programem, głównie wizerunku Chin, jak straszono nas, że w Chinach to tam smogi są, że tam ludzie pracują w maskach, że tam jest siekiera w powietrzu, wisi w ogóle można. Proszę Państwa, Chiny to absolutnie normalny kraj. Jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli nie chcemy być czyimś niewolnikiem, to pewne etapy industrializacji trzeba przejść. I tylko chociażby po to, żeby później nie musieć przedwcześnie umierać. To, co teraz robi Friends of Europe, czyli straszy właśnie mieszkańców Słowenii, żeby wywołać bunt, bo ktoś się, proszę Państwa, na taki raport Friends of Europe powoła tam w Słowenii, jakaś opozycja władz, żeby nie współpracowali z Rosją, żeby nie współpracowali z Chinami, żeby odciąć Bałkany właśnie od Zachodu, od dostaw z Chin, od technologii z Chin, bo życie będzie piękne i ekologiczne. Proszę Państwa, nie będzie pięknego i ekologicznego życia pod dyktandem firm z Wall Street. Oni tu w tym raporcie, możecie Państwo to poczytać oczywiście, powołują na nowotwory, że tam ileś tysięcy ludzi ze względu na ten smog, na te wyziewy, nowotwory ma. Proszę Państwa, są kraje, w których już prawie w ogóle nie ma przemysłu, a nowotwory coraz bardziej się rozszerzają. Jest wiele substancji, które są na przykład zakazane w wielu krajach, które na przykład w Polsce są stosowane. Miałem jedną rozmowę z rolnikiem z tego środowiska i jeszcze z jedną osobą odnośnie jak poprawić naszą sytuację, jak sprawić, żebyśmy zdrowo na przykład jedli. Ten proces chemizacji żywności, którą spożywamy, bo nie mamy wyjścia, on trwał, proszę Państwa, 30 lat i trwa dalej, i trwa dalej. Dalsze utrzymywanie tych rządów, globalistycznych rządów pod dyktando Wall Street działających, spowoduje, że my, proszę Państwa, naprawdę będziemy bardzo przedwcześnie umierać. Akurat wyeksploatują nas i na emeryturze już sobie nie pożyjemy. Zawdzięczamy to właśnie chemii w produktach spożywczych, a ta chemia jest niezbędna wielkim korporacjom, czy handlowym, czy produkcyjnym, a w zasadzie to już jeden kapitał, do utrzymania, do dominacji swojego modelu sieciowego dystrybucji produktów żywnościowych. Chodzi o konserwanty, które tam są i nie tylko konserwanty. Gdy dojdziemy do władzy, my normalni ludzie, tego procesu nie da się z dnia na dzień odwrócić, bo wywrócilibyśmy gospodarkę. Ten proces będzie trzeba powolnie odwracać. W pierwszych dniach rządu nasi fachowcy, analitycy przeanalizują, który z konserwantów trzeba wyrzucić, zakazać z użytkowania. Okaże się, że na przykład, przepraszam Państwa za bardzo być może nietrafiony przykład, ale to tylko przykład, czyli w swojej naturze niedoskonały. Dziś możemy kupić rybę makrela w marketach. Ona jest pakowana w takie folie, tak? Ma wydłużoną datę do spożycia w stosunku do tych makreli, które kiedyś, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, młodzi ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak wyglądało życie za PRL-u. Sklepy spożywcze zamawiały takie skrzyneczki drewniane i tam była skrzyneczka na przykład z makrelą, tak? Skrzyneczka ze szprotkami i pani nabierała do torebki papierowej i sprzedawała. I proszę Państwa, te ryby
te ryby w porównaniu z tymi, które teraz mamy w marketach, zapakowane z konserwantami, one były bardzo krótkotrwałe. Tam sklep zamawiał jedną skrzyneczkę, wiedzieli, że więcej nie sprzedadzą, więc nie zamawiali więcej. Dziś, gdy weszły sieci, one wymagają właśnie tej chemii. Po cichu, powolutku przeforsowali za pomocą polityków w Polsce czy w innych krajach, że dany środek chemiczny może być używany do spożycia. Stąd są nowotwory. Więc dzień po dniu trzeba będzie kolejny konserwant usuwać, a skutkiem tego będzie to, że żywność stanie się zdrowsza. Będzie krótkotrwała, ale będzie zdrowsza. Nie można tego zrobić na raz, bo na raz nas nie będzie stać na to, żeby tę zdrowszą żywność z krótkim terminem ważności kupić. Usuwamy najpierw jeden konserwant, w to miejsce wydajemy mniej pieniędzy na leczenie nowotworów, wyciąganie nas z różnych kłopotów itd., itd. Oprócz tego przejmujemy jakąś branżę, tak? Odżywa na przykład to, co nam zaciukali, czyli te wszystkie kutry, tak? Firmy połowowe. Mówię w skrócie, bardzo Państwa przepraszam. I gdy już ustabilizujemy po usunięciu tego jednego konserwanta rynek, tak? Usuwamy następny. I po jakimś czasie mamy zdrową żywność. Ja wiem, że są apele, łączmy się współdzielnie, będziemy zdrową żywność tutaj produkowali, będziemy zdrową żywność dystrybuowali, ludzie będą się w takie komuny łączyć. Proszę Państwa, tych nawoływań już było bardzo dużo i to nic z tego nie wychodzi. Tego typu sprawy jak zdrowa żywność musi być rozwiązana systemowo przez rząd. I od tego właśnie jest inicjatywa Ruchu Dobrobytu i Pokoju.